Pozdrawiamy z pól Grunwaldu. No poszukiwania w wodzie. W pięknym miejscu. Urodziwym też oczywiście będą. A nie wykrywaczem, ale nurkując, tak jak panowie nurkują i sprzątają. No idzie takie maleństwa od hydrauliki znaleźć, także... Tam jeszcze taka zębatka została. Za hantel może porobić. Witam wszystkich na kanale z wykrywaczem przez PL. Relacja z weekendu, który się kończy 19 maja w niedzielę nad pięknym jeziorem Partenczyny Wielkie, ale będzie intensywnie w tym filmiku, bo zaczniemy od mistrzostw świata w ucznictwie konnym, które się działy na Grunwaldzie. Pokażę to, że na Grunwald można jeździć cały rok, bo są atrakcje. Będą oczywiście poszukiwania z wykrywaczami, z nami dwoma. Tego nie zabraknie. Będzie tylko wzmianka, że w sobotę Menel jeździł. Nie będzie spania w namiocie dachowym. Pokażę to wszystko, ale zacznijmy po kolei całą historię. Bo weekend zaczął się w piątek, czyli startujemy z czym? Z Grunwaldem. I na Grunwaldzie zobaczymy sobie, skąd się wzięła nazwa rakiet Iskander. Kto miał najdłuższy strzał strzałą kiedykolwiek. I co można robić na Grunwaldzie poza Lipcem. To lecimy z Grunwaldem. Można pomachać? Dzięki. Rano, tu by byli fajne nagrywki. No tak, Grunwald, przedstaw się. Christian Rus, przyjechałem tu z Opalenia, na koniu geniusz. Powiem wam, pierwszy wyjazd tego genialnego Pitagorasa normalnie. Rano były fiki miki, brykanie, latałem, tak, tutaj. A teraz konik zwolnił, jakby zrozumiał, że jest zadanie. Praca do zrobienia i dostanie żarcie. Dobrze, to powiedz nam, jakie to są w ogóle zawody? A, to są takie zawody ucznictwa konnego, międzynarodowe, 13 i Max Skrót, pełnej nazwy nie rozszyfruję, bo to po angielsku. Tak. Skomplikowane dosyć. Posłuchajcie, jestem tutaj drugi raz na tych zawodach i w zeszłym roku to nie wierzyłem. Było wiele, dużo dobrych zawodników, a mnie się na pudło udało dostać. To myślałem, że się posram ze szczęścia na sam koniec. Tak, także jak widać, na Grunwaldzie dzieje się nie tylko w lipcu, także warto go odwiedzać w innych miesiącach, choćby po takie atrakcje jak ucznictwo konne, które jest bardzo trudne, wymagające, ale jak widać, nasi sobie bardzo dobrze radzą. I tutaj widzę, że jest amator łuków mocnych, tureckich, do strzelania na dalekie dystanse, a najdalszy strzał, gdzie zmierzony chyba pod koniec XVI wieku, to w Turcji jaka odległość? Pani w okularach? Bardzo dobrze, 846 metrów. A kto strzelił? Iskander to z Koparan. Kojarzycie rakiety balistyczne Iskandery? No to stąd jest nazwa, że tak daleko strzelił, więc te rakiety też tak latają. I wtedy strzelano już ze strzał baryłkowatych, czyli... Także jak był Grunwald, to nie przedłużamy, bo w sobotę Manel trochę popracował, pojeździł. Byliśmy w terenie i trafiliśmy tutaj, a o tym zaraz. No i po sobocie, gdzie Mele trochę popracował, przyszedł czas na wykopki, ale nie było spania w namiocie dachowym, gdyż ugościł nas Łukasz w swojej przystani Posmakuj nad pięknym jeziorem Partenczyny Wielkie. Jezioro jest częścią Parku Krajobrazowego Brodnickiego. Na samym jeziorze znajdziemy wyspy, które są ścisłym rezerwatem przyrody, ostoją dla ptactwa. Jezioro jest w ogóle mega świetne, ponad 300 hektarów powierzchni, głębokość ponad 30 metrów. No i co, bogata linia brzegowa, ale co będę mówił, zobaczcie sobie, jak to wygląda z lotu ptaka.
To tak, myślę, że widok fajny. A na koniec co oczywiście wykrywacz metalu, czyli to co się zaczęło w sobotę wieczorem do niedzieli do rana. No to co, zobaczmy czy idzie coś tutaj znaleźć. A same poszukiwania zaczynam w sobotę wieczorem od plaży z mistrzem plażowych wykopków, czyli Vanquish 540 od Mainlaba. Także co, start poszukiwań jest wieczorem, plażyczka, plan na niedzielę rano, woda z innym wykrywaczem, to zaczynamy wykopki. Pierwsza gwiazda wieczoru, wiemy. Tak, a niedziela zaczyna się takim fajnym przebudzeniem, że po prostu widoczek z miejsca, w którym śpię, no jest taki idealny. Na plażę, którą wczoraj wieczorem trochę chodziłem i na wodę, do której właśnie wchodzę. Także po prostu pejeczka. Wstać sobie i mieć taki widok za oknem. No to cóż ja mogę powiedzieć o poranku przy kawie. Łukasz tak ładnie ugościł, że sobie chce się nasycić tym widokiem. I po wczorajszej nocy z Vanquishem zaraz idzie Mainlab z 900 i oczywiście wejdziemy sobie do wody, ale najpierw kawka. No. Tak, ale Łukasz, który tak ładnie ugościł, też się chwilę pobawi wykrywaczem, Vanquishem. Kapsel od piwa znaleziony. Tak, kapsel od piwa znaleziony. Co było w nocy, to wam pokażę na podsumowaniu po wyjściu z wody. Także my się bawimy wykrywaczami. I tak się zaczyna niedzielę. Czekaj, pokaż Łukasz, co znalazłeś. 10 groszy. Na takie rzeczy z plaży to się sprząta. Szczęśliwy grosik. Są łódki, to jest kłódka do skrzyni ze skarbami już przecięta, ale... Ja mam drugą kłódkę, a tu jest Czarek. Czarek, pomachaj. Miał wczoraj pochodzić z wykrywaczem, ale nazbyt się słońcem spalił, także... O właśnie, jakie czerwoniutkie plecy. A tutaj co, podstawka od grilla jednorazowego. A dlaczego warto szukać przy łódkach? Są kłódki czy coś, ale mi się już zdarzyło kilka razy znaleźć coś takiego jak obrączka właśnie przy łódkach. Bo nie tylko jak ktoś skakuje do wody, ale często jak ktoś właśnie wprowadza łódkę, wyprowadza ręce zmarznięte, potrafi coś spaść wtedy z palców. Dlatego też warto w takich miejscach się po prostu rozejrzeć. Piękny dublecik amuliniowy, nie do pomalowania. No i mamy, proszę Państwa, hicior. Jak na razie największy nominał. Całe 2 złote. Kącik budowlany też musi być. Jest jakiś śrubunek. A na tym jeziorze nie tylko detektoryści zbierają śmieci, ale nurkowie też wyrzucają je na brzeg. I o to w tym chodzi. A nie wykrywaczem, ale nurkując, tak jak panowie nurkują i sprzątają. No idzie takie maleństwa od hydrauliki znaleźć, także... Tam jeszcze taka zębatka została. Za hantel może porobić. Około 10 kilo ma. O. Cała styrta śmieci, także wszyscy sprzątamy. Kukurydziana puszeczka też się znajdzie. Ale jak ślady po wędkarzach, to i zacna ołowiana blaszeczka. Całkiem sprawna do użytku. Wędkarska pasca trwa. Jest koszyczek. No i patrzajcie Państwo, jaki sukces. Były 2 złocisze, jest 5 złociszy, także uratowani. I jakie sukcesy z poszukiwań? To zacznijmy sobie może od kącika kapsłowego. Styrta jest prawidłowa, jak widać. Zawleczek nie zabrakło. Innych zakrętek nie zabrakło. Polmusików mało. Jeden. Kącik łódkowy, to z łódek pewnie, 2 kłódeczki, niestety skrzyni ze skarbami nie było, jakaś amuliniowa podkładka, śrubuneczek, kącik wędkarski, czyli zaczynamy kącik wędkarski oczywiście od puszki po kukurydzy, koszyczek, całkiem sprawna blaszka ołowiana, z monetków, co mamy z monetków? Z monetek mamy z PRL-u 7 zł i ze współczesnych 7, 7,50, 7,90, 7,90, 7, 8, 8 zł i 3 grosze. Dużo? Niedużo. Ale
Jak wiadomo, sezonu jeszcze nie ma. Weekend się zaczyna niedługo. Jezioro bardzo zaskoczyło w pewnym fajnym aspekcie. Otóż na te wszystkie kapsle, na te wszystkie zawleczki i na monetki nie wyciągnąłem z plaży ani jednego szkła, z wody ani jednego szkła. To jest fajne. Czyli można poszukać na jeziorze, które jest w miarę czyste, gdzie nie ma rzeczy, które się wbijają w stopy i bardzo fajnie. No i co dalej? Ja wiem, że nad jezioro tutaj będę wracał, Partenczyny, bo jest to tylko jedno kąpielisko, jedna plażyczka zrobiona. Jest tutaj ich więcej, sporo, co najmniej kilka. Jezioro jest bardzo ciekawe. Miejsce jest spokojne, na wypoczynek idealne. Polecam wszystkim. No a ja co? Powoli się zawijam i lecimy w następne miejsce. Dziękuję za oglądanie. Zostawcie po sobie jakiś ślad w komentarzu, bądź chociaż łapkę. Dziękuję i do następnego.